jest jedną z czterech Polek, które występowały w lidze WNBA. W 2014 roku wraz z drużyną Phoenix Mercury zdobyła mistrzostwo najlepszej kobiecej ligi koszykarskiej na świecie. Ewelina Kobry nadchodzący sezon spędzi w Wiśle Kanpak, w czwartek zaś wraz z narzeczonym zawitała do Tarnobrzega, by swoją miłość i pasję do koszykówki przekazać najmłodszym. Kamp jednodniowy troszeczkę jest takie dużym słowem, ale dzisiaj na pewno liczy się dobra zabawa, pokazanie tak naprawdę podstaw koszykówki, jeżeli nam się nawet uda to zrobić, przybliżenia tego sportu tym dzieciom, żeby wiedziały, że to jest fajny sport, fajny czas na spędzenie czasu, fajnie się tą piłkę odbija i żeby może jak raz tutaj wypatrzyć jakiś nowy narywek i może nową twarz, nowe ciało do trenowania tego sportu. To pierwszy koszykarski kamp organizowany przez panią Ewelinę. Miejsce, w którym się on odbył, nie jest przypadkowe. Jedna z najlepszych polskich koszykarek w historii pochodzi bowiem z Tarnobrzega. Co ja jestem naprawdę dumny, że ona stąd pochodzi, właśnie z tego miasta. Stąd dlatego się cieszę, że wróciła do domu, po prostu żeby pokazać dzieciom, że nie zapomniała i dużo radości, having fun. Ta inicjatywa się pojawiła bardzo spontanicznie, to znaczy Ewelina miała urlop, ja również, i stwierdziłyśmy, że skoro mamy urlopy i wakacje, to trzeba coś zrobić fajnego i nie zmarnować tego czasu. Długo się nie zastanawiałyśmy. Stwierdziłyśmy, robimy kamp, czegoś takiego jeszcze nie było w Tarnobrzegu, wykorzystajmy nasze siły. I na pewno się uda. I rzeczywiście się udało z pomocą wielu fantastycznych tutaj ludzi, którym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nie jestem w stanie tu wszystkich wymienić, ale oni wiedzą, o kim ja mówię. Mimo iż wakacje trwają w najlepsze, chętnych do wspólnego treningu z mistrzynią koszykówki nie brakowało. Na parkiecie w tarnobrzeskiej hali Mosir zameldowało się ponad 80 dzieci i młodzieży gotowych do wspólnych zajęć. W koszykówkę grałam tylko w szkole, no i chciałam się tak trochę poszkodzić swoje umiejętności, no i żeby wrócić do szkoły z jakimiś nowymi, takimi osiągnięciami tutaj, z nowymi umiejętnościami. Jest to moja pasja, no i lubię i mam kilka idoli w koszykówce, na przykład Michael Jordan, Marcin Gordat i też chciałem poznać Ewelinę Kobryn, bo jest ponoć mistrzynią NBA, jak czytałem na plakatach. No i chciałam ją poznać, coś się o niej nauczyć. No ogólnie chciałam zostać dobrym koszykarzem. Chciałabym ulepszyć swoją koszykówkę i dowiedzieć się jeszcze ciekawych rzeczy o koszykówce. Jak można na przykład wykorzystać ją pośród przeciwnika, jak go pokonać. W przeprowadzeniu kampu koszykarskiej mistrzyni pomagali zawodnicy ekstraklasowej siarki Tarnobrzeg. Od prezesa klubu Zbigniewa Pyszniaka pani Ewelina otrzymała na pamiątkę klubowy strój i szalik. Na pewno tutaj dla dzieciaków to jest fantastyczna sprawa, żeby, że tak powiem, w młodzieżowym języku zajarały się tą koszykówką, złapały przysłowiowego bakcyla. No ja od Eweliny na pewno mógłbym się wiele uczyć, ponieważ jest mistrzynią w swoim fachu i myślę, że to będzie dla nas wszystkich tutaj owocne spotkanie. Dla młodych pasjonatów tej dyscypliny takie spotkanie z mistrzynią najlepszej ligi koszykarskiej na świecie może być bodźcem do jeszcze intensywniejszej pracy na parkiecie. Jednak jak powiedziała nam pani Ewelina, ciężka praca to nie wszystko. Trzeba wierzyć w siebie i po prostu nie patrzeć na przeciwności losów, bo przeciwności losów tak naprawdę są w każdej dziedzinie życia, czy to w sporcie, czy to w życiu codziennym. Także wierzyć w siebie, czerpać z tego radość, pasjonować się tym, co się robi. I myślę, że każdy z nas tutaj jest urodzonym sportowcem, który ma szansę zostać profesjonalnym graczem.